Te. Siema. Dzień dobry, wieczór, Polsko! Chciałbym od razu podziękować wszystkim tym, którzy wysłali oraz tym, którzy wyślą SMS-y na moją piosenkę w konkursie Piosenka na Euro. Naprawdę było to bardzo miłe uczucie prowadzić w tym konkursie, mając świadomość, że za plecami są takie wielkie nazwiska, takie wielkie zespoły. I oczywiście wiem, że wygrać będzie bardzo ciężko, ale czy wygram, czy nie wygram, i tak będę robił to, co kocham, a kocham wyzwania, które przede mną stawiacie, kocham je realizować. No i dzisiejsze wyzwanie wygląda tak. Spowiedź. Bardzo osobisty temat, chociaż dotyczy każdego z nas, bo każdy ma chwilę słabości. Jesteśmy ludźmi, których wypełniają słabości. Każdy z nas ma chwilę, w których górę bierze gniew, w których wypowiadamy słowa, których nie chcemy tak naprawdę wypowiadać i później ich żałujemy. Pamiętajcie, że serce jest taką mapą, która poprowadzi nas bezpiecznie przez życie. Dzięki tej mapie ominiemy wszystkie pułapki, które życie przed nami stawia, tylko musimy nauczyć się z tej mapy korzystać. Dobra, zapraszam was na moją spowiedź w wyzwaniu numer 40. Tak jak każdy człowiek, czasem gubię swoją drogę, czasem błądzę w labiryncie życia. Wtedy brzydzę się i nie chcę widzieć własnego odbicia. Czasem bywa, że twarz zakrywam dłońmi, bo wstydzę się, że słowa stały się narzędziem zbrodni. Bywam okropny, bywam podły, niegodny twojej miłości. Wtedy zaczynam się modlić. Dobry Boże, to jest moja spowiedź i przepraszam, że nabicie, ale inaczej nie mogę. Tej muzyce moje życie poświęciłem już dawno. Znów atrament miesza się ze łzami, gdy siedzę nad kartką. Święta Matko, to ja twoje dziecko. Prędko przytul mnie do siebie i odgarnij ciemność. Niechaj pękną zwierciadła, w których przestaję być sobą. Dzisiaj klękam na kolana przed tobą, moja królowo. Czasem brak mi sił, czasem czuję, że jestem zbyt słaby, by powstać, aby znowu spróbować od nowa. Wtedy modlę się do Boga. Czasem brak mi sił, czasem czuję, że jestem zbyt słaby, by powstać, aby znowu wybrać dobrą drogę. Wtedy ufam tobie, Boże.